Natomiast Darek, w sumie też debiutowałeś tutaj jakieś 4 lata temu. Właśnie, czemu? Tak, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z nami Dariusz Nowak i teraz ja o Darku Wam troszeczkę opowiem, ponieważ Darek jest naszym ekspertem, który i dla fundacji, i dla Mentor Systemy Audiowizualne ogarnia różne rzeczy związane właśnie z tym wizualnym. Taka gałąź, możemy powiedzieć, Twojego tutaj ekspertstwa. I teraz słuchajcie, Darek, o dziwo, muszę to powiedzieć, byłem dzisiaj na poczcie i to będzie nawiązanie także do Twojego zawodu. Tak? Darek oczywiście jest nauczycielem i słuchaj, ja dzisiaj byłem na poczcie i widziałem taką książkę na wystawce, wiesz, przy okienku. Roszkowski się nazywał ten pan, autor, profesor. Czy wiecie już, czego uczy Darek? Nie, nie jest to hit. Jeszcze, ponieważ Darek pracuje w postówce, ale Darek, no, szybko zgaduj z gadula. Jakiego przedmiotu uczy Darek? Że książka mogłaby go zainteresować. A już czekamy na odpowiedzi. Dobrze. Tak, im cięższa książka, im więcej. Tak, Arek, byłeś blisko. Beata, świetnie, historia, dokładnie, słuchajcie. Więc Darek przede wszystkim jest historykiem, aczkolwiek nie tylko, ponieważ Darek jest też wziętym fotografem, który zajmuje się fotografią profesjonalnie, czyli zarówno działa jako fotograf plenerowy, śluby, chrzciny i tym podobne. Nie sposób wymieniać, co tam sobie ludzie życzą. Jak i słuchajcie, robi wszystkie sesje kadry i tak dalej. Tak więc mamy tutaj prawdziwego eksperta, no bo któż inny mógłby wam opowiadać o tym sprzęcie foto, jak niezawodowy fotograf. A dorabia sobie w szkole, bo wiecie, takie hobby trzeba mieć czasami. No i dzisiaj pierwszy z cyklu aż 8 webinarów. Wyobraźcie sobie, że udało mi się Darka namówić na 8 webinarów, a to tylko dlatego, że są one w poniedziałek, bo gdybym spróbował zrobić to w piątek lub w sobotę, nie daj Boże w niedzielę, to nie ma szans, bo ja próbuję się z Darkiem na kawę umówić w weekend już od dobrych 2 lat i on nie ma czasu. Prawda? Tak, no praca fotografa to jest praca weekendowa, czasem ten weekend zaczyna się w sezonie od czwartku. Dokładnie, więc jako profesjonalista, fotograf, ale z nutką nauczyciela, czyli taki, który będzie wiedział tak naprawdę, jak można ten sprzęt w ramach laboratoriów w przyszłości wykorzystać, przygotowaliśmy dla Was z Darkiem całą serię dotyczącą właśnie tego aspektu foto-wideo. I oddaję, ja już nie przedłużam, słuchajcie, oddaję Was w ręce Darka, a na koniec dla tych, którym się spodoba, słuchajcie, jest taka ciekawostka, że Darka można zaprosić do siebie do szkoły, bo między innymi przy współpracy z Mentor Systemy Audiowizualne można zamówić sobie właśnie szkolenie rady pedagogicznej z Darkiem. Wtedy on ten sprzęt, który widzicie tam w tle i jeszcze więcej tego ma tam na magazynie, on z tym wszystkim przyjeżdża, rozstawia się, pokazuje wam, jak ustawiać światła, co robić, green screeny i inne takie bajery, ale o tym dowiecie się w całej serii. Tak więc ja nie przedłużam. Oddaję Was w ręce fachowca. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję Sylwku za takie miłe, gorące i dość długie wprowadzenie. Tak, przede wszystkim jestem nauczycielem, no jestem nauczycielem podstawówki w publicznej szkole podstawowej nr 34 w Radomiu. Uczę historii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie. HIT-u nie uczę, HIT jest od liceum, natomiast autora podręczników, o którym Sylwester wspomniał, jak najbardziej znam. Nie osobiście, ale książki jak najbardziej. Słuchajcie, dzisiaj pierwsze spotkanie związane z fotografią audio-wideo i całym tym zapleczem, tą otoczką dotyczącą tego, jak to łączyć, z czym to jeść i czy to jest fajne, czy to jest trudne, czy nauczyciel jest w stanie to ogarnąć. A główny powód, który tutaj się spotkaliśmy, jest ten projekt Laboratoria Przyszłości, który tutaj w szkołach podstawowych zaistniał i bardzo dobrze, jak obserwujemy tutaj grupy z Sylwestrem i z innymi mentorami, się rozwija. Słuchajcie, ja teraz, tak, certyfikat będzie na koniec spotkania. Ja włączę na początek prezentację, abyście Państwo
troszeczkę usłyszeli o mnie, czym się zajmuję i zobaczyli, że ta fotografia obecnie jest moim drugim zawodem. Tak jak Sylwester wspomniał, to nie jest tak. Na początku była pasja, a teraz jest to już zawód. Okiem mentora to jest cykl, który zaprezentujemy Państwu. I pierwszą częścią, pierwszym cyklem to jest poznaj swój aparat i aparat, sprzęt, ogólnie to, co mamy w szkole, w laboratoriach przyszłości. Moje imię Dariusz Nowak, jestem ekspertem Fundacji Inspirujemy. Pracuję w publicznej szkole podstawowej nr 34 i tutaj Sylwester wspomniał o rodzajach fotografii, którymi się zajmuję, które wykonuję jako zlecenia. Jest to przede wszystkim, zacząłem od fotografii reportażowej i między innymi także właśnie w szkole. Później mamy tutaj architektoniczną, wnętrz, portretówka rodzinna, eventowa, ciążowa, noworodkowa, studyjna, plenerowa, ślubna i tą, którą najbardziej kocham, ale ostatnio najmniej na nią mam czasu, to fotografia lotnicza. Drodzy Państwo, żebyście mieli pewność, że eksperci mentora to nie tylko mówią, ale także i pracują, to parę kadrów, jeśli chodzi o działania w szkole. Pierwszy to jest zdjęcie, które, bo także jestem z racji umiejętności tutaj w szkole fotoreporterem, dokonuję archiwizacji dokumentów tego, co się tutaj w szkole dzieje. Dokonuję także, znaczy wykonuję zdjęcia dla między innymi tutaj Łukasza Gierka, naszego innego eksperta od wirtualnej rzeczywistości i druku 3D. Fotografia lotnicza, fotografia sportowa, fotografia studyjna. W prawym górnym rogu mamy Daniela Rutkowskiego, obecnego mistrza dwóch kategorii i zawodnika KSW. Fotografia portretowa, plenerowa, narzeczeńska, sportowa. Bardzo fajna, fajne doświadczenie, bardzo ciekawa i inspirująca sprawa. Reportażowa, ślubna. Na dole mamy fragment z kadru z wycieczki z szkolnej, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzania i pełnej inspiracji, takiej jako historyk zabytków i w Muzeum PRL tutaj u nas w Radomiu. I tutaj jeszcze parę kadrów, jeśli chodzi o fotografię. Słuchajcie, mamy sprzęt w szkole, który warto wykorzystywać i którego nie powinniśmy się bać. Oczywiście zależy od kwoty i ten sprzęt, który zakupiliśmy, był w większej ilości, lepszy bądź gorszy, ale dużo szkół, dużo tutaj widziałem osób zaopatrzyło się w aparaty cyfrowe, obiektywy, mikrofony, wszelkiego rodzaju statywy. Lepsze, gorsze, ale są to narzędzia i urządzenia, które pozwalają nam uczyć innych i pozwalają nam wykorzystywać kreatywność uczniów. I warto, żebyśmy my jako nauczyciele byli dla nich inspiracją i abyśmy im tłumaczyli, jak ten sprzęt wykorzystywać. I drodzy Państwo, jaka będzie tematyka naszych spotkań, naszych webinariów? Dzisiaj to jest to fotografia, co to, jak to, czyli laboratoria przyszłości, co mamy w szkole, czego nam brakuje w tej szkole, co by się przydało i postaram się tutaj odpowiedzieć na Państwa pytania. Kolejnym elementem jest to mój aparat, czyli obsługa menu, wyjaśnienie podstawowych oznaczeń znajdujących się na aparacie. I będę się skupiał na dwóch markach, ze względu na to, że akurat te dwie marki używam, jest to Nikon i Sony,
ale jeżeli będzie też duża prośba, to Canon jak najbardziej też tutaj się pojawi. Na trzecim webinarium planujemy tutaj dogłębnie omówić podstawowe pojęcia, czyli ISO, ogniskowa, czas, przesłona, tak zwany trójkąt ekspozycji, autofokus i też na bieżąco będziemy się starać tutaj odpowiadać na pytania i zadawane przez Państwa. Obiektywy. I tutaj jest kolejny temat. Obiektywy plus kompozycja i kadrowanie. Bo nie wystarczy kliknąć. Najpierw trzeba mieć pomysł na zdjęcie, trzeba się skoncentrować, zobaczyć. Przede wszystkim zdjęcie, zanim je zrobimy, musimy mieć je w głowie, w oku, to, co chcemy pokazać naszemu odbiorcy. Kolejny ważny webinar i to jest to, czym ten obraz jest malowany, to jest światło. Światło we fotografii, jedna z najważniejszych elementów, czyli po co nam światło w fotografii, praca ze światłem zastanym, czyli studyjnym, takim jak mamy tutaj w tej sali w tej chwili, jak i praca ze światłem zastanym, czyli naturalnym. Fotografia szkolna to jest osobny temat, gdyż warunki szkolne, aparaty, umiejętności nauczyciela, umiejętności uczniów tworzą pewien taki dość oryginalny rodzaj, ja to tak nazywam, fotografii szkolnej. Fotografia szkolna, która charakteryzuje się tym, że zrobione zdjęcie, ważne, żeby było, nieważne jak, ale jest i wstawimy na stronę internetową. No dzisiaj, mając ten sprzęt, nawet komórki, które bardzo dobrze robią zdjęcia, powinniśmy zadbać o jakość wykonywanego zdjęcia, o kadrowanie, bo to świadczy o naszych umiejętnościach, szczególnie jeżeli jesteśmy w szkole nauczycielami informatyki. I ostatni webinar to jest podsumowanie tego, co przez ten czas zrobiliśmy, co nam się udało zrobić, jakieś projekty, Państwa pomysły, problemy związane z obsługą sprzętu. Firmy. Jakie firmy na pewno główne, które Państwo zamawialiście, jeśli chodzi o laboratoria przyszłości i to, które doprzychodziły? Wymienię, tutaj pokażę trzy najbardziej popularne. Jest to Nikon, Sony i Canon. I te trzy marki dominują na rynku, jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny. I podejrzewam, że Państwo będziecie korzystać z któryś z tych aparatów tej marki. W dzisiejszych rozwoju technologii tak naprawdę te marki różnią się osiągnięciami, jeżeli mówimy już o wysokiej półce aparatów, szczegółami. Tak jak powiedziałem na początku, najważniejsze jest to, w jaki sposób kadrujemy, w jaki sposób mamy ustawione elementy do zdjęcia, zanim klikniemy spust migawki. Instrukcja. Drodzy Państwo, ja wiem, że często jest tak, że po co mi instrukcja, przejdziemy w tryb auto i algorytmy tutaj aparatu wszystko zrobią za nas. Warto się zapoznać z instrukcją każdego sprzętu, który do nas przyszedł elektronicznego, a tutaj szczególnie instrukcją aparatu. Są sytuacje, w których wykonując reportaż szkolny, czasem coś przestawimy, czasem dostaniemy aparat, gdzie uczeń coś przestawił i musimy w bardzo szybki sposób wrócić do pierwotnej wersji, do pierwotnych ustawień. I nie ma czasu na to, żeby szukać, gdzie się to w menu znajduje, co to jest i za co to odpowiada. Albo pojawia nam się błąd, jakiś error się wyświetla. I to my musimy być teraz dla uczniów mentorami, musimy być ekspertami, żeby im powiedzieć i pokazać, co było przyczyną tego błędu, do czego ten przycisk służy i dlaczego tak się stało. Warto na tym sprzęcie, który Państwo dostaliście, niektórzy dostali wcześniej już wakacje, a ci, którzy jeszcze mają to w pudełkach, warto taki sprzęt otworzyć
instrukcję i krok po kroku zapoznać się z obsługą każdego przycisku. To nie jest też tak, że zawsze będziemy używać każdego przycisku, bo jeżeli będziemy tutaj na opcji auto głównie robić, no to wiele przycisków nawet raz czy dwa klikniemy i to wszystko. Natomiast jeżeli chcemy się bawić naprawdę w świadomą fotografię i w świadome używanie sprzętu fotograficznego, który mamy, czyli uzyskać taki efekt, który my chcemy, a nie który nam aparat będzie proponował, to warto, żeby tą instrukcję znać i warto, żeby się w sposób tutaj manualny posługiwać aparatem. Tutaj mamy przykład aparatu Nikona, gdzie mamy szereg podstawowych przycisków i im częściej będziemy używać, im częściej używamy aparatu fotograficznego, czy to jest Sony, czy to jest Nikon, czy to jest Canon, dochodzimy do takiej pamięci przyciskowej, gdzie koncentrując się na kadrze, ustawiamy manualnie przyciski, ustawiamy manualnie informacje, które tutaj się wyświetlają. Obiektywy. Kolejna ważna rzecz, która przyszła do szkoły, która jest związana z aparatem. Jest masa obiektywów. Stałoogniskowe, zmiennoogniskowe. Są obiektywy dedykowane do konkretnych aparatów, do konkretnych marek i to jest taka duża skarbonka fotograficzna, bo jeśli chodzi o obiektywy i body, czyli część aparatu, to fotografom nigdy tego mało i zawsze chcemy więcej, zawsze chcemy lepsze i to jest też jedna z najdroższych części, jeśli chodzi o aparat, chodzi o fotografię. Dobry obiektyw dobrze nam wyostrzy zdjęcie i pozwoli nam pracować w sposób komfortowy. No i pojęcia. Drodzy Państwo, tutaj chciałem tak Wam w sposób alfabetyczny przekazać informację dotyczącą głównych pojęć i najczęściej spotykanych pojęć w fotografii, z którymi się będziecie spotykać, z którymi korzystając ze swojego aparatu, pojawią się. Czyli tutaj zaczniemy od autofokusu, aberracji, breakingu, ustawiania balansu bieli, body, czyli tej części głównej aparatu, bokeh, black and white, tu blenda, czułość, opcje manualne, karta SD, samowyzwalacz. To wszystko, co tutaj Państwo widzą, jeśli chodzi o te pojęcia, warto je znać i warto wiedzieć, czego dotyczą i z czym są związane te pojęcia. Czyli ekspozycja, dane, metadane zdjęcia, które bardzo dobrze nam mówią o tym, w jakich warunkach zdjęcie zostało wykonane, przy jakim czasie, przy jakiej ekspozycji, przy jakiej przesłonie. Co to jest telekonwerter, czym jest prześwietlenie zdjęcia, czym jest niedoświetlenie zdjęcia. Czy robimy, często jest tak, że wyślij mi coś w RAW-ach albo wyślij mi coś w JPEG-ach, czyli tutaj formaty, które aparat wykonuje zdjęcia, albo czy ustawiłeś, żeby robił w RAW-ach i w JPEG-ach, albo wielkość tych JPEG-ów. To wszystko ma znaczenie, czy to jest aparat kompaktowy, czy to jest aparat półprofesjonalny, profesjonalny. Ale tak jak oglądałem informacje dotyczące tego, w jaki sprzęt Państwo zostaliście wyposażeni, no to widziałem na przykład w niektórych szkołach Nikon Z6, Canon Mark 5, także to są bardzo profesjonalne już aparaty, które dają nam bardzo dużo możliwości, nie tylko fotografii, ale także i wideo. Sprzęt. I tutaj też będziemy rozróżniamy pewne pojęcia na rodzaje sprzętów i elementy sprzętów. Jeżeli mówimy o aparatach, to będziemy mówili o bezlusterkowcach, lustrzankach i aparatach kompaktowych. Większość ze sprzętu, które Państwo dostaliście, to będzie, przynajmniej z tego co czytałem, są to lustrzanki, ale zdarzają się także te bezlusterkowce. Obiektywy. I tutaj
Tak jak powiedziałem na początku, w zależności od sprzętu, który mamy, jest inne mocowanie obiektywu. Żeby się też Państwu nie zdarzyło, że podłączycie, macie aparat Nikon, a jakimś cudem został zakupiony w ramach laboratoriów w przyszłości obiektyw do Canona, tego się nie podłączy. To są inne mocowania, inne narzędzia, inne marki. Mamy o inne mocowanie do Canona, do Nikona, do Sony i obiektywy firmy Sigmy, które są dedykowane, ale też mają różne mocowania w zależności, czy kupujemy do Nikona, czy do Canona. Obiektywy mają zmienną ogniskową bądź stałą ogniskową, czyli pospolicie zwany zoom. Najbardziej popularne z takimi stałkami to jest 50 mm, czyli taka portretówka, 135 mm to już troszeczkę dalej, ale już mówimy o teleobiektywach, czyli 300 mm, 600 mm to już takie większe sprzęty, które pozwalają fotografować na przykład samoloty bądź przyrodę, ale do portretów też są bardzo wdzięcznymi obiektywami. No i dość popularne zmienne ogniskowe, czyli z przesuwanym zoomem. Najbardziej popularnym i najczęściej używanym 18-35, świetny obiektyw, jeśli chodzi o obiektyw Sigmy. 70-200, jeśli chodzi na przykład o Tamrona, teleobiektyw, bardzo dobrze sobie radzi w fotografii lotniczej. No i rodzaje tutaj przysłony, czyli światła, które dochodzi do obiektywu. Im mniejsze F, tym tak naprawdę obiektyw jest droższy. Karty pamięci. Mamy kompaktowe SD i teraz jeszcze są nowe XQD. XQD bodajże kosztuje jedna karta 700-800 zł, także trzeba wziąć pod uwagę, że lepszy sprzęt, który mamy i który chcemy wykorzystywać, wymaga także większych kosztów. Wszelkiego rodzaju akcesoria, z którymi się Państwo spotkacie w fotografii, czyli filtry, środki czyszczące, futerały, paski, ładowarki, kable, przejściówki, piloty. Tych kabli naprawdę uzbiera się Państwu dużo. Począwszy od kabli HDMI, po jakieś kabli do wyzwalaczy, do ładowarek, do oświetlenia. No mnóstwo takich małych elementów, które są bardzo przydatne i bez których czasami nie wykonamy zlecenia. Statywy. Ja widziałem niektóre statywy, które były oferowane wśród takich zestawów foto, wideo, studio i na niektóre przerażały mnie, bo były informowane jako bardzo dobry statyw z trzema nogami, wytrzymały w ogóle i same sukcesy, ale jak oglądałem to zdjęcie i miałem do czynienia w pracy z takimi statywami, to niektóre nie nadawały się do warunków szkolnych, bo wiemy jak to jest w szkole, że jeden uczeń coś naciśnie mocniej, drugi lżej, jeden kopnie, drugi przewróci i warto, żebyście Państwo także na to zwrócili uwagę, jeżeli będziecie dokonywać zakupu, bądź żebyście zwrócili uwagę na ten sprzęt, który do Was przyszedł. Kolejny element, także głowice do tych statywów, czyli te uchwyty na górze, które pozwalają nam zamocować ten aparat, aby dokonać zdjęcia w różnych pozycjach. Przedmioty na sesję, oświetlenie, odbitki, bardzo fajnie trzeba wywoływać te zdjęcia, trzeba się chwalić kadrami i pokazywać w szkole, w szkolnych gablotach, jak dzieciaki wykonują zdjęcia, jak sobie radzą. Oświetlenie. Tutaj za mną są akurat softboxy, jeden naprzeciwko mnie, taki duży. Jeszcze tutaj po lewej stronie mam takie boczne światło, parasolki, blendy, wyzwalacze, oświetlenie ciągłe. Mnóstwo rzeczy, które pomogą nam pracować i pomogą nam wykonać świetne zdjęcie, dopracowane zdjęcie. Przedmioty na sesję, odbitki i wszelkiego rodzaju elementy dodatkowe.
To jest tak ogólnie, jeśli chodzi o te materiały i tematy, którymi i zagadnieniami, którymi będziemy się tutaj posługiwać. Ja Państwu będę w tym momencie troszeczkę starał się pokazać niektóre przedmioty, z którymi będziemy mieli do czynienia i z których będziecie używać bądź macie. I ten webinar nie tylko dotyczy fotografii, ale dotyczy także wideo, bo sprzęt, który przyszedł w laboratoriach przyszłości, pozwala także nagrywać filmy. Ja wiem, że w kategoriach obowiązkowych chyba tam było osobno, można było wziąć kamerę i osobno aparat, ale większość teraz tutaj aparatów cyfrowych pozwala nam mieć tryb wideo i spokojnie nagrywać w 4K, to już nie wszystkie, ale Full HD jak najbardziej. I zaczniemy od rejestratorów dźwięku, czyli takich osobnych urządzeń, które będziecie Państwo wykorzystywać w swojej pracy, jeśli chcecie mieć osobno nagraną ścieżkę dźwiękową z kamery, a osobno tutaj obraz. Od takich prostszych dyktafonów, rejestratorów dźwięku, gdzie mamy tutaj mikrofony lewy i prawy z podstawowymi opcjami, które można spotkać w wielu szkołach, po bardziej profesjonalny sprzęt wideo, czy tutaj mamy Zoom H6, jest to rejestrator dźwięku z wymienną głowicą tutaj, jeśli chodzi o mikrofon. Możemy sobie dokupić jeszcze inny rodzaj mikrofonu. Jest to bardzo, ale to bardzo dobry rejestrator, który pozwala nie tylko nagrywać ścieżkę dźwiękową, jeśli chodzi o Państwa filmy, Państwa nagrania, ale służy także jako element do nagrywania podcastu. Dzieciaki bardzo fajnie teraz korzystają z takiego sprzętu. Wystarczy, że powiemy im, jak to działa, co się z tym wiąże, a ja to sprawdziłem 2 tygodnie temu w praktyce, jeśli chodzi o elementy szkolne. Dzieciaki bardzo dobrze sobie poradziły. Mamy wejście na kartę SD. Menu. I możliwość podłączenia 4 tutaj mikrofonów i każdy osobno ustawić jego czułość i przycisk nagrywania. Takie rejestratory dźwięku widziałem w ofertach w szkołach, jeśli chodzi o sprzęt, który był zakupiony, i bardzo się cieszę, jeżeli jakaś szkoła zakupiła taki rejestrator. I teraz tak na marginesie, ja nie robię tutaj lokowania produktów, bo po prostu chciałbym Państwu pokazać sprzęt, z którego ja korzystam i z którego warto korzystać w szkole i który na pewno się przyda i pozwoli nagrać dobry i profesjonalny materiał. U nas w szkole został zakupiony aparat fotograficzny Sony Alpha 6400 albo 6400, w zależności jak czytamy, z wymiennym obiektywem. Tu jest, to jest ta część, to jest obiektyw, natomiast tutaj to jest body, czyli ta główna. Aparat jest lekki, mały, bardzo fajnie się trzyma w ręku, z wyświetlaczem otwieranym. Jest troszeczkę wadą jest tego wyświetlacza, jeżeli nagrywamy filmy bądź prowadzimy wideo streaming, jeszcze czy jesteśmy tutaj na YouTubie kanał, niestety nie możemy odwrócić tego monitorka w drugą stronę, abyśmy siebie
widzieli w sytuacji, kiedy nagrywamy. Ale jeśli chodzi o nagrywanie obrazu, bardzo dobry aparat. Też widziałem w listach, że sporo osób zakupiło aparaty marki Sony. Dobry wybór. I już tutaj mamy także wejście. I to jest bardzo ważne, bo co też inni mentorzy, inne osoby mówiły, jeżeli Państwo zakupowaliście sprzęt i mikrofony. Zdarzyło się tak, niestety, że część sprzętu, które zostało zakupione, nie ma wejścia tutaj line na mikrofon. I mikrofon, który został zakupiony, nie jesteśmy w stanie podłączyć do aparatu. No i niestety no nie naprawimy tego, no chyba że kupimy drugi aparat, ale zawsze możemy taki mikrofon, który ma tutaj wejście po line, podpiąć do telefonu i bardzo dobrze też robić za dyktafon. Proste, znaczy czy proste, nieskomplikowane menu. Ten aparat może nagrywać w 4K. I tutaj otworzymy sobie jeszcze, żebyście Państwo zobaczyli obiektyw. O! Tak wyglądają obiektywy tutaj. Jeden z obiektywów dedykowanych do Sony. Nawet mamy informację, nazwa Sony. Mamy oznaczenia obiektywów. O, z tej strony. Czyli o ogniskowej, o przesłonie i wiemy już, co to za rodzaj obiektywu. Te wszystkie oznaczenia, które występują na obiektywach, o tym także będziemy mówili na naszych webinariach. O, tak chciałbym, żeby wyostrzyło. Tak, żebyście Państwo wiedzieli, do czego dany obiektyw służy i jakie ma właściwości. A aparat wygląda w ten sposób. Bardzo mały, przystępny. Kolejnym fajnym elementem, który także można było zakupić do laboratoriów w przyszłości, do wyposażenia, jest to tutaj takie małe czerwone z boku. To jest takie specjalne uchwyty zabezpieczające z firmy Peak Design. Bo wiemy, że dzieci lubią upuszczać coś. Tak, webinar jest nagrywany, także spokojnie będzie można odtworzyć sobie jego treść. Są takie specjalne, małe elementy zabezpieczające. O, w bardzo łatwy sposób. Postaram się, żeby to było wyostrzone. O, w bardzo łatwy sposób się zamykają i bardzo dobrze trzymają aparat. Ja mam tutaj akurat w szkole wersję, którą mogę założyć na szyję z dwóch stron i wiem, że uczeń, który to założy, no ten aparat z szyi mu nie spadnie, a bardzo dobrze się i szybko odczepia, wystarczy nacisnąć, wibuje się i już mamy odczepione. Te uchwyty, te takie małe pluskwy, jak ja to nazywam, można podłączyć do każdego urządzenia, które mamy. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajny gadżet, ale usprawniający pracę i taki dający komfort psychiczny, szczególnie jak pracujemy z uczniami. Ja tutaj sobie zabezpieczę ten obiektyw. Każdy obiektyw ma pewne oznaczenia, jeśli chodzi o montowanie uchwytu. I tutaj mamy taką, nie wiem, czy będzie widać, kropkę, o, która nam pokazuje na górze, gdzie ten obiektyw powinien być
złączony. I w drugiej części, czyli w części aparatu, też mamy taką oznaczoną tutaj kropkę, która też nam pozwala doskonale identyfikować i połączyć te elementy. I warto zwrócić na to uwagę, nic na siłę, drodzy Państwo, w tym sprzęcie nie robimy na chama, nie robimy nic na siłę. To wszystko, o pyk, elegancko chodzi i warto, abyśmy o tym uczniom wspominali. Tak wygląda obiektyw Sigmy 1750, jeden z moich pierwszych obiektywów, z którego byłem mega zadowolony, dopóki oczywiście nie kupiłem następnego i stwierdziłem, że następny jest jeszcze lepszy. To są obiektywy do marki Nikon, z mocowaniem do Nikona. Też widziałem, że takie obiektywy były zakupione z dodatkowymi tutaj informacjami na obiektywie dotyczące ostrości, autofokusu, przeciwko wstrząsom i z deklem, dekiel z tej strony. Na obiektywie także mamy tutaj oznaczenia, więc możemy doskonale zobaczyć, do czego dany obiektyw jest wykorzystywany. Puszka, jeśli chodzi o aparat Nikon, to jest model D7500. Bardzo dobry model, jeśli chodzi o fotografię sportową. Ilość zdjęć seryjnych, które aparat wykonuje, pozwala uchwycić wspaniałe momenty. Oczywiście, jeżeli dobrze ustawimy wszystkie parametry. Ale tą część aparatu nazywamy body. Przyciski. W trakcie pracy z aparatem nie zastanawiamy się, w której części co jest. Szczególnie jeśli chodzi o tą tutaj część w okolicach spustu migawki, bo musimy to robić i zmieniać opcje, ekspozycję, czas w sposób bardzo szybki, dynamiczny, jeżeli mówimy tutaj o fotografii reportażowej. Jeżeli tu mówimy o fotografii, gdzieś jesteśmy na zewnątrz, gdzie warunki są zmienne, raz są chmury, raz nie, światło się zmienia, obiekt szybko się porusza. To wszystko musimy robić na bieżąco, dostosowywać informacje i opcje aparatu. Inaczej oczywiście się pracuje, jeżeli pracujemy w studio, w szkole, z nastanymi warunkami, gdzie mamy ustawione światło, światło się nie zmienia, nie zmieniają się warunki. To już jest inny rodzaj pracy, inny rodzaj fotografii, który także podejrzewam w szkole, w szkolnych kołach fotograficznych Państwo będziecie pracować i Państwo będziecie wykorzystywać. I praca z jedną lampą oświetleniową, z dwiema, z trzema. To nie jest też tak, że jeżeli szkoła ma jeden softbox, jedno źródło oświetlenia, to już jest źle. Jest sporo fajnych inspiracji, sporo fajnych możliwości technicznych na wykorzystanie jednego źródła światła, które pięknie nam modeluje portrety. Kolejnym rodzajem obiektywu, o którym wspomniałem, są teleobiektywy. Obiektywy, tutaj mamy 70-200. Obiektyw, który pozwala fotografować z dużej odległości, bez utraty oczywiście jakości. A co pan sądzi o obiektywach firmy Tamron? Ten obiektyw, który mam tutaj właśnie, to jest obiektyw firmy Tamron. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć lepsze światło, czyli tutaj tą przesłonę f2.8 bądź mniej,
to automatycznie obiektyw będzie droższy. Ze względu na to, że więcej światła dochodzi tutaj do obiektywu i do body. I automatycznie obiektywy są większe, obiektywy są cięższe. Bardzo fajne są stałki Tamrona, jeśli mówimy tutaj o firmie Tamron. Wielu spotterów, wielu fotografów lotniczych wykorzystuje Tamrona. Tamron, Nikon, Nikkor, Sigma, Canon. Kwestia budżetu. Jeśli chodzi, że tak byśmy chcieli się bardziej profesjonalnie pobawić w fotografii. Oczywiście kwestia budżetu, bo budżet musi być cały czas otwarty. Jak każda pasja, jak każde, jeżeli chcemy się czymś zająć bardziej profesjonalnie bądź półprofesjonalnie, musimy wziąć pod uwagę to, że no, to nie są tanie rzeczy, ale to też proszę sobie nie brać pod uwagę, że trzeba mieć od razu wszystko. Nie, to też jest takie błędne myślenie, bo zaczynajmy od jednego obiektywu, od jednego aparatu. Zobaczmy, czy nam się to spodoba, czy czujemy tą pasję, czy czujemy, poczuliśmy tego bakcyla. Dopiero dalej inwestujmy w kolejne sprzęty, w kolejne elementy związane z fotografią. Nie spotkałem się, jeśli chodzi o obiektywy w laboratoriach przyszłości, o obiektywach, żeby ktoś kupił obiektywy szerokokątne. Na przykład tutaj mamy Tokina, też kompletnie inna marka, jeśli chodzi o fotografię. Jest to obiektyw szerokokątny. On ma, jak dobrze pamiętam, 11-20 mm. I to jest obiektyw, który ja wykorzystuję na przykład między innymi do pracy, akurat o, z Tamrona Tekiel, do pracy w fotografowaniu architektury. Mieszkań, jakichś obiektów, wnętrz bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o taką fotografię, gdzie musimy pokazać nie kawałek, ale bardzo duży element pomieszczenia. To obiektywy szerokokątne, jak najbardziej dedykowane do tego sprzętu. Ale to już nie sądzę, żeby szkoły zainwestowały aż tak w laboratoriach przyszłości, żeby kupić takie już dedykowane i sprecyzowane obiektywy. Jeśli chodzi o statywy, najczęściej będą tutaj trójnogi, ale także mogą się spotkać z Państwo ze statywami, które można przerobić na monopoda, czyli na taki statyw z jedną nogą, ale także takimi mniejszymi statywami, które świetnie sobie dają radę, jeżeli chodzi o webinaria, o lekcje online, albo jeżeli mówimy także o fotografii, gdzie chcemy postawić aparat na jakimś czasie, migawka, która będzie wyzwalana po 10-5 sekundach, bardzo dobrze się sprawdzają. Czy też jeżeli filmujemy i będziemy potrzebowali nagrywania przez dłuższy czas jakiegoś kadru z niższej płaszczyzny. Też bardzo dobry, fajny statyw, wytrzymały. No i do plecaka, jeżeli bierzemy naszych uczniów na wycieczkę fotograficzną, na warsztaty plenerowe, taki statyw jak najbardziej nam się sprawdza. Drodzy Państwo, żaden sprzęt no, nie będzie nam działał bez zasilania i niestety, jak zauważyłem, często zdarzało się tak przy zakupach, że kupowaliśmy sprzęt zaopatrzony w jedną baterię, nie był dokupowany, nie była dokupowana druga bateria, albo nie była dokupowana ładowarka. Otóż jest tak, że nie każdy zakupiony sprzęt posiada w opakowaniu ładowarkę. Często jest tak, że tą ładowarkę musimy kupić dodatkowo. Mamy jedną baterię
I to jest też wszystko. Dużo szkół niestety nie wzięło tego pod uwagę, że ta bateria może jedna nie wystarczyć i w trakcie pracy, w trakcie nagrywania trzeba będzie przełączyć i szybko drugą. I też, drodzy Państwo, różne baterie do różnych marek aparatów. Nie jest tak, nawet czasem jest tak, że mamy aparat Nikona, ale są modele, gdzie ta sama bateria nie będzie pasowała do drugiego. To też trzeba wziąć pod uwagę. Ładowarki, mamy ładowarki pod USB, mamy ładowarki bezpośrednio podłączane do zasilania i takie doświadczenie z praktyki, im więcej baterii, im więcej kart pamięci, tym lepiej. Tego nigdy za wiele. Ja w swojej pracy, jeśli chodzi o aparaty Nikon, używamy takich oto baterii. Idąc na zlecenie, mam takich baterii 4 ze względu na to, że wolę mieć zapas. No i oczywiście, jeżeli mówimy o bateriach, to paluszki. AA paluszki, bo zarówno rejestrator dźwięku to są 4 paluszki. Tutaj akurat wchodzą 2. I warto, drodzy Państwo, abyście zainwestowali w paluszki, które są z możliwością ładowania. Czyli takie, które, po których się, jeżeli się rozładują, możemy naładować. I jeżeli miałbym polecić jakąś firmę, którą warto skorzystać, jeśli chodzi o baterie, to są baterie firmy Enelop. Występują w paru kolorach. Polecam czarne Enelopy i białe. Uwierzcie mi Państwo, że na dobrych, nowych bateriach białych Enelopach przy częstej pracy na lampie, przy częstej pracy na wyzwalaczach można zrobić parogodzinny materiał i parogodzinny reportaż. Także inwestycja w dobre baterie, zestaw chyba 4 baterii, jak dobrze pamiętam, to chyba kosztował 60 czy 70 zł. Nie jest to tanie, jeśli chodzi o 4 baterie, bo do tego trzeba jeszcze oczywiście dokupić ładowarkę, ale bardzo ważna rzecz, żeby zainwestować, bo to się zwraca. Tutaj do swojego Nikona zakupiłam baterię firmy Nevel. Tak, ja też mam, korzystam z baterii firmy Nevel, ale co się okazuje, że jeżeli pracujemy na przykład na Nikonie Z, to jeżeli włożymy baterię do Nikona Nevel, to system na aparacie wyświetli nam informację: zły akumulator. Nikon, przynajmniej Z6 II, wymaga od tego, aby to były oryginalne baterie Nikona dedykowane do tutaj aparatu. Oczywiście ja mam doświadczenie, jeśli chodzi o te baterie, różnice w Nikonie. Nie wiem, czemu po prostu tak jest. Tutaj też są specjalne takie chipy, które informują aparat, co to za bateria, jak długo wytrzyma, ile amperów i tak dalej. Ale Nevela działają w D500, D75, w poprzednich wszystkich wersjach Nikona to spokojnie te baterie Nevela dają radę i też bardzo długo trzymają. No i oczywiście ładowarka. Ładowarka do baterii, jeśli chodzi o Nikon, to wygląda ona w ten sposób, dość podobne, także są baterie, ładowarki do Canona bez tej górnej obudowy. Gdzieś tu miałem. A tak wyglądają, na przykład wygląda ładowarka pod USB, jeśli chodzi o Sony. To są baterie do tego Sonu.
Przed zakupem sprawdzałem, czy te baterie będą kompatybilne z aparatem i nie pojawił mi się komunikat, że nie taki akumulator. Ja mam Nikona D. No mówię, mi na przykład, jeśli chodzi o podłączenie tych konkretnie Nevela do Nikona Z6, wyświetla się informacja, że ten akumulator nie pasuje. Natomiast tutaj mamy do Soniaka. My w szkole zakupiliśmy dwie takie baterie, bo ja powiedziałem pani dyrektor, że jak będziemy bawić się w przetargi, to żeby to było profesjonalnie i żeby to miało ręce i nogi. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, karty. Karty, które wykorzystujemy do aparatów. I tutaj dużej różnicy, jeśli nie ma, bo oczywiście są także specjalne karty do Sony i są karty XQD, takie większe, ale najczęściej jest tak, że możemy się spotkać z dwoma wejściami do karty. Czyli aparat może nagrywać zarówno na kartę SD, jak i XQD, czyli robić nam podwójny backup, albo na przykład może mieć tylko wejście na XQD, albo może mieć tylko wejście na kartę SD. I tutaj SanDisk. I na tej karcie mamy oznaczenia i one są bardzo ważne. Drodzy Państwo, jak będziecie kupować i będziecie sprawdzać zakup, bo im więcej megabajtów na sekundę, jeśli chodzi tutaj, nie wiem, czy będzie widać o zapis, o przepraszam, coś tutaj się nam przełączyło. Momencik. Ja zobaczę, co tu się stało. Tak, dajcie chwilę Darkowi, on ma tyle kamer na podłączane, że... Już patrzę. Co, wypiął mi się kabel z HDMI, ale już tu ogarniam. I zaraz powinienem do Państwa wrócić. A w międzyczasie, tak jak słucham sobie Darka, to kilka komentarzy, na przykład Darek, tak, w szkole nagrywa. Zaraz będziemy zresztą kończyć, żeby go woźna nie zamknęła, a czy oni mają akurat pana konserwatora. Natomiast ja chciałem dodać z mojej praktyki, a nie jestem fotografem, aczkolwiek trochę amatorskim kiedyś byłem, to właśnie stałki, słuchajcie, jak na przykład ktoś ma Canona, to do Canona była przepiękna stałka 50 ze światłem, tam chyba 2,8 było, to tańsze, 1,8 było to droższe i kosztowało to kiedyś, nie wiem jak teraz, raptem 500 zł. I ta stałka, nie wiem Darek, czy ty masz stałkę 50? Nie, stałki 50, znaczy kiedyś miałem, sprzedałem, zostawiłem 35, ale 50 stałka, jeden z najbardziej częściej kupowanych obiektywów. I... No właśnie ze względu na stosunek jakości do ceny, prawda? Ale tak. To też będziemy pewnie poruszać takie rzeczy przy obiektywach, bo tak jest, że pewnie większość z Państwa dostało kamery, aparaty ze standardowym obiektywem i być może kiedyś pojawią się dodatkowe fundusze albo zostały jeszcze komuś jakimś cudem do wydania kilka złotych, żeby sobie taki drugi obiektyw dokupić, tak? I wtedy rzeczywiście takie 400-500 zł. Pewnie teraz jest to oczywiście droższe, bo inflacja i wiadomo, i kurs dolara też poszedł w górę. Naprawdę chyba jedna z lepszych i lepiej zainwestowanych pieniędzy. A stałka ma to do siebie, że naprawdę te zdjęcia, szczególnie portretówki, wychodzą świetnie, choć znam osoby, które robiły reportaże. Znaczy, wiesz co, Sylwek, ja znam mnóstwo fotografów, którzy robią reportaże 50, czy chrzty, może nie całe wesela, ale chrzty spokojnie, jednym obiektywem 50 są ludzie, którzy ogarniają. Ja na pewno. Przykład... Nie wiem jak w Nikonie, ale dla tych, którzy mają Canona, istnieje taka stałka Canonowa, która jest naprawdę świetna i przy tym świetle robi robotę, wiem co mówię, mam taką w domu. Drodzy Państwo, ja jeszcze tak zanim skończymy, bo niestety czas jest, wrócę na chwilę do tych kart, które tutaj mamy. To są karty SD i one mają tutaj parę oznaczeń. Im większa prędkość, czyli prędkość zapisu, tutaj jest nazwa Extreme na przykład Pro i mamy 200 MB na sekundę,
no i czerwono 64 GB. I słuchajcie, drodzy Państwo, im większa liczba, jeśli chodzi o zapis na sekundę, to ma odzwierciedlenie, jeżeli robimy coś seryjnie, czyli jeżeli spust migawki cały czas trzymamy, żeby ten bufor, który zapisuje nam zdjęcia, zapisywał na tą kartę w sposób bardzo szybki. Im mniejsza tam prędkość, tym, drodzy Państwo, nie miejcie pretensji do aparatu, tylko bardziej do karty, że to naciskaliśmy i czekamy, aż to, co zrobiliśmy, zostanie zapisane na aparacie. Ja mam takie malutkie pudełeczko z kartami SD, nawet nie jestem w stanie zliczyć, no akurat może jest, obecnie tu mam 12 kart SD, które mają po 64, 120 i 32 giga. Tu padło pytanie, czy pan Darek nagrywa w szkole. Pani Angeliko, ale nagrywam filmy, reportaże, bo dokładnie nie wiem, jaka jest intencja pytania. Teraz, jak latasz za tymi kablami, to tak. To... Tak, nagrywam w szkole. Nagrywam w szkole ze względu na to, że temat jest taki, tematyka dotyczy tego, co jest w szkole, tego, co mamy w szkole. Ja codziennie uczniów zarażam, inspiruję sprzętem, który sam przynoszę, sprzętem, z których sam korzystam. Dobrze, Darek, ja się włączę, przepraszam, ale tu chodziło o to, że siedzisz cały czas w tej szkole i teraz siedzisz, nagrywasz ten webinar, tak więc wszyscy się tak martwili o siebie, gdzie ty za tymi kablami latałeś. Tak, więc tak. Tutaj drodzy tak. Państwo, no niestety czas, ja bym mógł tak jeszcze gadać i gadać. No, my wszyscy wiemy, przepraszam, będę ci wtrącał jako ten kończący, my wszyscy wiemy, że ty mógłbyś tak gadać i gadać, dlatego moi drodzy, zaplanowaliśmy aż 8 spotkań z Darkiem, bo ja wiedziałem, że on jak się, to będzie długo, to dzisiaj było takie wprowadzenie, natomiast już pełny konkret tak dalej zaczynamy od kolejnego spotkania i tak jeszcze 7 lekcji z Darkiem, a jeżeli słuchajcie, ktoś, nie mówię teraz, ale w przyszłości chciałby z Was Darka zaprosić do siebie, to, że tak powiem, nasz partner technologiczny, czyli Mentor System Audiowizualny ma Darka w ofercie. Można sobie go wypożyczyć do szkoły, przyjedzie, przeszkoli radę pedagogiczną na żywo, tak jak powiedziałem, zabierze wszystkie klamoty, te wszystkie swoje kabelki i inne rzeczy i wtedy będzie możliwość, żeby dać mu podotykać Wasz sprzęt. Dosłownie i po prostu pokażę Wam na Waszym sprzęcie, co zrobić, jak zrobić i tak dalej. Ale i tak wszystkich, słuchajcie, zapraszamy na listopad i my ustaliliśmy, Darku, to będzie 21, dokładnie zaraz po konferencji tak zwanej w Radomiu. I to będzie nasz drugi odcinek, ja już patrzę, żeby na pewno, na szczęście są kalendarze w telefonie i tak, to jest 21 listopada, słuchajcie, godzina pozostaje ta sama, czyli godzina 20 i Darek będzie... Słuchajcie, jeszcze chciałbym powrócić do prezentacji, bo w ramach podsumowania mam dwa cytaty, takie cytaty, które bardzo ważne, przynajmniej dla mnie jako fotografa, że najważniejszy element aparatu znajduje się 12 cali za nim. I tutaj odnosi się do nas, do tego, co ja powiedziałem na początku. Musimy mieć koncept, musimy wiedzieć, co chcemy. Nie bądźmy tymi przysłowiowymi Chińczykami, którzy chodzą i spykają wszędzie i wszystko, których i tak potem zdjęć nie oglądają. A drugie, twoje pierwsze 10 tysięcy zdjęć jest najprawdopodobniej najgorszymi. I to się odnosi do praktyki. To oczywiście nie w elementach dosłownych, ale ćwiczyć, sprawdzać się i iść cały czas do przodu i cały czas się doskonalić. I drodzy Państwo, są zdjęcia, które zmieniły historię, są zdjęcia, które no, są takimi ikonami fotografii. Oczywiście ja tutaj nie mam wszystkich, ale chciałbym, zanim mnie tutaj pani, która zamyka szkołę, wygoni, chciałbym Państwu pokazać parę kadrów, które są elementami zarówno tego, że kadrami historycznymi, ale pokazują ten rozwój historii. Nawet tej najnowszej, jeśli chodzi o XXI wiek, 1912 Titanic.
To zdjęcie bardzo mi się kojarzy z obecnym statutem nauczyciela. Przynajmniej ja mam takie skojarzenia, że tą edukację tak kręcimy i podkręcamy, aby ona funkcjonowała. Statua wolności w trakcie... Ja myślałem, że ty nawiązywałeś do tego Tytanika, który zmierzał ku górze lodowej, tak więc, ale okej. Louis Armstrong w Egipcie. Zapraszam do kontaktu, drodzy Państwo, do zadawania pytań. Przesyłajcie pytania tutaj do mentora, zapraszam do szkoleń rad pedagogicznych. Raczej gdzie... to właśnie tak. Ja dodam, to ostatnie zdjęcie też jest zdjęciem historycznym. Tak Darek, nie to, to ostatnie zdjęcie, tak Darek wyglądał jakiś czas temu. To stosunkowo niedawny, czyli po wyjściu od fryzjera, więc... Jeżeli chodzi o prywatne szkolenia, tak, to podrzuciłem link do sklepu, gdzie te szkolenia są dostępne. Można je zamawiać bezpośrednio na sklepie, albo można, słuchajcie, kontaktuje się zarówno z Darkiem i wtedy to szkolenie przejdzie, tak, z fakturą, ze wszystkim, przez mentor systemy audiowizualne, albo u handlowców mentora. Można śmiało napisać bezpośrednio do Darka, można napisać zapytanie bezpośrednio także do profilu Mentor Systemy Audiowizualne lub do Fundacji Inspirujemy, bo Fundacja z mentorem są partnerami w tym przedsięwzięciu. I zadawać pytania, to jest najważniejsze, słuchajcie, na grupie Zainspirowani. Jest taka grupa na Facebooku, która funkcjonuje sobie od czasów Aktywnej Tablicy. Wtedy nazywała się właśnie Aktywna Tablica, później zmieniliśmy nazwę tej grupy i tam możecie spotkać mnie, tam możecie spotkać Darka, tam możecie... Ja obiecuję i wiem, co mówię, możecie męczyć Darka pytaniami o takie rzeczy jak foto, wideo. Mnie możecie męczyć pytaniami o chociażby druk 3D czy roboty. Zawsze, jak tylko będziemy mieli chwilę, odpowiemy, pomożemy. Jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, bo rozmawiamy o fotografii i wideo, ale w dzisiejszych czasach też jest ważna postprodukcja, czyli praca z materiałem i obróbka materiału, o której też nie możemy zapominać, a o której często po prostu się pomija i to też jest temat rzeka i też zapraszamy na szkolenie tutaj, jeżeli ktoś by chciał profesjonalnie poznać Lightrooma czy Photoshopa, to tutaj Fundacja Inspirujemy i System Mentor Audiowizualne pozwoli Państwu wejść na level wyżej. No tak, mamy to w planie w tak zwanym właśnie tym 8-webinarowym cyklu, tak więc i wszystko tak jak było wspomniane wcześniej, słuchajcie, jest nagrywane, tak żebyście później mogli sobie to na spokojnie odtworzyć. To będzie ważne, szczególnie przy takich kwestiach typowo warsztatowych, gdzie Darek będzie pokazywał różne rzeczy. A ja tak, słuchajcie, drodzy Państwo, rozpakowujcie sprzęt, który do Was przyszedł, czytajcie instrukcje, wejdźcie, zagłębcie się w menu. Weźcie, jeżeli macie dobry kontakt z dyrektorem i Pan pozwoli wziąć aparat do domu, posiedźcie sobie wieczorem, sprawdźcie, za co dany przycisk odpowiada, co robi, bo im lepiej znacie sprzęt, im dbacie bardziej o ten sprzęt, to ten sprzęt Wam się odwdzięczy i ten sprzęt dla Was zapracuje. A uwierzcie mi, jeżeli będziecie robić reportaże szkolne, akademie, w których czasem naprawdę dużo się dzieje, nie mamy czasu na to, żeby sobie przypominać, jak co przestawić i gdzie co się naciska. Kiedy macie tą chwilę, testujcie, bawcie się, bo fotografia to jest też sztuka, ale też także zabawa. Dokładnie. A słuchajcie, my Wam bardzo dziękujemy za dzisiaj. Ja od razu jeszcze powiem, za miesiąc spotkanie drugie z Darkiem. Tych, którzy byliby zainteresowani jednak zupełnie inną tematyką, czyli słuchajcie, drukiem 3D, dokładnie za tydzień w poniedziałek to będzie spotkanie ze mną i tylko wyłącznie ze mną, ponieważ będzie to spotkanie dotyczące druku 3D, a dokładnie modelowania 3D. Być może widzieliście pełno różnych tutoriali, filmów i nie brakuje także webinarów dotyczących drukarek 3D, ale przede wszystkim projektowania CAD w TinkerCADzie. Ja podchodzę do tego z troszeczkę innej strony i pokażę Wam programy nie do projektowania CAD,
a słuchajcie, do modelowania. Modelowanie takie coś, co widzimy oglądając chociażby e-bajki Disneya czy Pixera. Postaram się wam pokazać to z tej drugiej strony, co można, jak można wejść w druk 3D i przygotować projekty do druku 3D, ale nie robiąc tego w projektowaniu CAD. Ja jeszcze tutaj chciałem, tak robię za tło Sylwku, bo pokazuję jeszcze sprzęt, o którym nie powiedzieliśmy, czyli gimbal, mikrofony kierunkowe. Można naprawdę sporo teraz rzeczy zrobić w szkole i na poziomie profesjonalnym. Ale to będzie ku temu okazja w następnych webinarach. Tak więc bardzo wam dziękujemy za dzisiaj i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem.